Cześć, w dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba przedstawię szybowiec, który pokazuje, że nawet najprostsze konstrukcje stanowią doskonałe pole do wprowadzania ulepszeń. Bohaterem odcinka jest WWS-2 Żaba. Żaba była szybowcem do podstawowego szkolenia metodą jednosterową. Taka metoda szkolenia była powszechna od okresu międzywojnia gdzieś do początku lat 50. XX wieku. Szybowiec ten został zaprojektowany przez inżyniera Wacława Czerwińskiego, który oprócz tego, że zasłużył się historii polskiego szybownictwa jako znakomity konstruktor, uznawany jest również za odkrywcę dwóch znakomitych szybowisk w górach w Ustjanowej i w Bezmiechowej. Jego konstrukcja Żaba została oblatana na Rakowicach w Krakowie w 1937 roku i wdrożona do produkcji w wojskowych warsztatach szybowcowych, które również mieściły się na terenie ówczesnego lotniska Rakowice. Był to zakład, który produkował szybowce seryjnie. Produkcja roczna wynosiła około 80 egzemplarzy, tak więc to nie jest wcale mało. To w zasadzie oddawano do użytku dwa szybowce tygodniowo, więc dość spora partia produkcyjna. I 80 sztuk, tyle ile ta roczna produkcja wynosiła, wyprodukowano tam właśnie szybowców WWS-2 Żaba. Z czasem wprowadzono nieznaczne ulepszenia do konstrukcji, zmieniono końcówki skrzydeł, takie stały się nieco cieńsze. Udało się zmniejszyć masę własną szybowca o 10 kg. To jest dość dużo, dlatego że cały ważył 85, tak więc procentowo nie jest to wcale tak mało. I w ten sposób powstała udoskonalona wersja tego szybowca, która różnie bywała oznaczana albo WWS-2 BIS Żaba, albo WWS-2 Żaba 2. W każdym razie tą ulepszoną wersję, drugą wersję Żaby budowano w LWL, czyli Lwowskich Warsztatach Lotniczych, gdzie zbudowano 70 sztuk. Wówczas oczywiście Lwów był miastem należącym do Polski. 20 egzemplarzy Żaby zostało przeznaczonych na eksport. Żaba była szybowcem używanym bardzo powszechnie w polskich szkołach szybowcowych. Żaby latały w Państwowej Szkole Szybowcowej w Ustjanowej, koło Ustrzyk Dolnych, w Szkole Szybowcowej w Pińczowie, w Tęgoborzu nad Jeziorem Rożnowskim, to jest szybowisko nieopodal dzisiejszego lotniska Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej. Latały także w Wołyńskiej Szkole Szybowcowej w Sokolej Górze, która była na zboczach Gór Krzemienieckich na terenie dzisiejszej Ukrainy. Tutaj na zdjęciu jest córka marszałka Piłsudskiego, Jadwiga, znakomita polska pilotka, która w życiu później pilotowała jeszcze wspanialsze maszyny, kończąc na Mustangach i Spitfire'ach. Uczyła się latać właśnie w szkole szybowcowej na Wołyniu w Sokolej Górze. I Żaby latały również we Lwowie, gdzie przeprowadzono próby szkolenia z wykorzystaniem łączności radiowej. W Krakowie i we Lwowie w sumie zbudowano około 140 egzemplarzy szybowca Żaba. Większość z nich została zniszczona, no albo podczas nieudanych lądowań w trakcie szkoleń, albo podczas wojny. Dwa egzemplarze przejęli Sowieci. Natomiast ciekawa jest historia jednego szybowca o znakach Sierra Papa 1265, który został ukryty przed wojną na terenie szybów naftowych zakładów McAllan w Krośnie. W 1944 roku został zmontowany, latał w Białobrzegach, tylko nie w tym mieście Białobrzegi, które nam się kojarzy, tylko w Białobrzegach, która jest, to w zasadzie wtedy była taka dzielnica czy miejscowość pod Krosnem, ale z racji zbliżającego się frontu został rozmontowany, przewieziony do Rzeszowa i tam ukryty w garażach poczty. Tutaj co ciekawe, mimo że był on przechowywany na terenie w zasadzie no, rafinerii czy szybów naftowych, nie został on przejęty przez okupanta albo nie został znaleziony, co jest mało prawdopodobne, bo raczej obiekt o tak znaczeniu dużym strategicznie jak szyb naftowy na pewno był przeszukiwany i użytkowany przez wojska. Może po prostu okupanci uznali, że nie są zainteresowani takim szybowcem, chociaż podobno nie był to jedyny szybowiec, który na terenie tych zakładów został ukryty. Skoro już mowa o wojnie, to inżynier Czerwiński w czasie wojny wyemigrował do Kanady, gdzie pracował m.in. dla zakładów The Havilland Aircraft of Canada i Canadian Wooden Aircraft i tam z pamięci odtworzył plany szybowca Żaba, na podstawie których zbudowano dwa szybowce. One zostały nazwane w Kanadzie CWA Wren, czy w zasadzie Wren. To jest nazwa takiego ptaka Wren. Po polsku ten ptaszek nazywa się strzyżyk. No pewnie u nas bardziej odruchowo czytamy nazwę Wren i tak ten szybowiec jest nazywany. To jest trochę tak jak z Jeepem Wranglerem, którego nazwa powinna się czytać bez W na początku, czyli powinno być Wrangler i to znaczy awanturnik. Podobna tu zależność językowa w nazwie szybowca
ale nie o tym dzisiaj mowa, chociaż taki jeep do holowania szybowców by się zdecydowanie przydał. Żaba była szybowcem do szkolenia metodą jednosterową. Ta metoda polegała na tym, że pilot zasiadał w jednomiejscowym szybowcu, dowiadywał się, jakie manewry ma wykonać, przedstawiano mu teorię lotu, a następnie wykonywał taki lot najczęściej ze zbocza góry, trwający kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund początkowo, najpierw prosto, później z wykonywaniem zakrętów o 180 stopni i w ten sposób szkolił się do coraz bardziej zaawansowanych manewrów, a w końcu do lotów zboczowych, no z racji tego, że jednosterowa metoda była używana na szybowiskach górskich. Te takie loty krótkie, proste, w dół zbocza, one były nazywane szurami albo ślizgami, stąd też zanim przyjęła się nazwa szybowiec, to właśnie taki samolot bez silnika był nazywany po polsku ślizgowcem. Szybowce do szkolenia metodą jednosterową były przeważnie pozbawione kabiny, tak jak tutaj widać. Pilot był wystawiony w całości na warunki atmosferyczne, dzięki czemu miał lepiej poczuć powietrze i była to weryfikacja, czy nadaje się do przebywania w przestrzeni na wysokości i do czucia prędkości. Taka była wtedy metodyka szkolenia. No i w związku z tym, że szybowiec takie loty miał wykonywać, nie musiał mieć nie wiadomo jakich osiągów. Ważne było, żeby się dawał dosyć łatwo rozmontować, ważne było, żeby był lekki. Stąd jego parametry tutaj widoczne no, nie są imponujące. Żaba była szybowcem o konstrukcji drewnianej. Ta skrzynka, która była poniżej siedzenia pilota, była wykonana w sposób dwudzielny. Tam były dwie osobne komory po to, żeby łatwiej to było naprawić uszkodzenie tej skrzynki, jej pęknięcie przy pierwszych lądowaniach na górzystym terenie. Nie były niczym niezwykłym, bardzo często się to zdarzało. Żaba była solidna, widać, że każde skrzydło jest podparte dwoma zastrzałami. Nawet statecznik poziomy posiadał zastrzały, ten szybowiec, żeby go usztywnić, posiadał też liczne odciągi. Takie linki, które podczas lotu działały trochę jak struny i wydawały taki charakterystyczny dźwięk, wycie, śpiew. Nawet tak to było określane w różnych piosenkach lotniczych. Pojawia się odniesienie właśnie do tego odgłosu linek tnących powietrze, które były stosowane nie tylko w szybowcach, ale i w dwupłatowcach, w zabytkowych samolotach. Bardzo częste rozwiązanie konstrukcyjne. Żaba nie miała również kółka, lądowała na tej swojej płozie i skrzynce. I transportowana była z powrotem na szczyt, z którego startowała, przy użyciu albo takiego transportera, który był pchany przez ludzi, albo ciągnięty przez konie. Tak więc tutaj znowu plus dla konstruktorów za to, że ten szybowiec był lekki. Jest on konstrukcji niezwykle prostej, wszystkie mechanizmy są widoczne gołym okiem. Widzimy nawet tutaj bloczki, przez które przechodzą linki, które łączą drążek z powierzchniami sterowymi. Sam nawet orczyk był taką deską, na której pilot opierał nogi. Tutaj takie widać też druty, które trochę ograniczały ruchomość. Tam ważne było, żeby odruchowo nie zdjąć nogi z sterownicy kierunku podczas lądowania, bo można było sobie po niej tą płozą niestety przejechać. Widzimy również na zdjęciu metodę stosowaną do dzisiaj w niektórych szybowcach blokowania steru wysokości właśnie na czas transportu, żeby on nie latał do góry i na dół, to przypinało się drążek pasami i utrzymywało to ster wysokości w pozycji neutralnej. Co ciekawe, jeśli chodzi o konstrukcję tego szybowca, nie w każdym szybowcu do szkolenia elementarnego, jednosterowego aż tak konstruktor ambitnie podchodził jak w przypadku żaby. Mianowicie mam na myśli wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i ergonomii i ten szybowiec miał, co tutaj widać, dość dokładnie wyprofilowane siedzenie. Dzięki temu chroniło ono plecy, kręgosłup pilota podczas zbyt twardego lądowania. To nieczęste rozwiązanie w tamtych czasach zdecydowanie. I drugą ciekawostką techniczną jest płoza, która nie była amortyzowana tutaj jakimiś skórzanymi podkładkami czy gumowymi bloczkami, ale normalnie żaba miała olejowo-powietrzny amortyzator. To w okresie przedwojennym nawet nie było standardem w motocyklach, gdzie jeszcze były trapezowe zawieszenia na sprężynie. Tak więc bardzo nowoczesne rozwiązania w tak prostej konstrukcji. W
Wspomniany szybowiec, który ukryty był w Krośnie, później w Rzeszowie, przetrwał wojnę. Po wojnie został zarejestrowany w Polsce ze znakami Sierra Papa 167. Używany był do 1950 roku, kiedy to w zasadzie już zrezygnowano z metody szkolenia jednosterowej na rzecz szybowców dwumiejscowych. I obecnie jest to jedyny szybowiec typu Żaba, jaki pozostał na świecie. Prezentowany jest w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, czyli trafił na lotnisko, gdzie został skonstruowany i gdzie został oblatany. Tyle o szybowcu WWS-2 Żaba. W kolejnych odcinkach o innych podobnych szybowcach, a także o wspomnianych szybowcach szkolnych, już konstruowanych z myślą o metodzie dwusterowej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kanale Zabytki Nieba.